Nadszedł dzień, kiedy zdecydowała, że maska lęku, bólu i cierpienia nie jest jej już potrzebna. Nie było już potrzeby, aby się martwić, ponieważ nauczyła się kochać siebie taką, jaka jest. Uświadomiła sobie, że jest kochana tak głęboko, że zniknęły wszystkie jej rany psychiczne i te w sercu również. Tak, ona to zrobiła. Od razu wiedziała, że jeśli chce żyć wolna i tworzyć, maska lęku musi zniknąć. Jej dusza powiedziała jej, że tak nie miało być. Przez dziesięciolecia to zapewniało jej bezpieczeństwo. Rany serca i blizny umysłu mogą się zagoić. Wiedziała, że wszystko jest możliwe, a jednak znalezienie swojego centrum zajęło jej prawie 50 lat. Jej prawda, jej radość, jej wewnętrzny spokój i wolność. Aby urzeczywistnić swoją prawdę, musiała ponownie wejść w swoją historię i znaleźć własny kwantowy podpis. Sposób bycia, który jest tylko jej. Jej unikalny podpis kwantowy, który pojawia się przed nią. Dzięki temu inni wiedzą, kim ona jest, bez narzucania innym swojej prawdy. Z łatwością i wdziękiem kroczy po świętej ziemi życia. Jest głęboką myślicielką, głęboko kochająca. Bierze z życia ze wszystkimi jego dychotomiami i zna różnicę między sakrum a profanum. Jest kobietą bez maski. Już tego nie potrzebuje. Gdy maska niepokoju została usunięta, to, co ważne, zostało wydobyte z mroków przeszłości. Pojawiła się jej poezja. Jej życie zostało przedefiniowane, a dary, o których nie wiedziała, pojawiły się spod warstw gruzu i wraków. Niepokój został zastąpiony przez święty spokój. Wolność, kreatywność to jej przesłanie dla świata. Została wezwana do ofiarowania swojego świętego lekarstwa. Jej prawdziwe ja zostało przebudzone. Została kobietą z misją. Teraz musi opowiedzieć innym o tym, co wydobyła spod ruin przeszłości. Bo tam, gdzie jest ruina, jest też skarb. Musi opowiedzieć innym o iluzji nieistotności. Maska nieistotności upadła na ziemię i rozpadła się na kawałki, których nigdy nie można już uratować. A ona odpuszcza. Mówi: zrobione. Teraz musi powiedzieć innym, którzy wciąż cierpią, jak są ważni i znaczący. Musi im powiedzieć, że mają znaczenie. Ta poezja leczy. Milczenie tego, co boli, to życie jest cenne. Życie ma znaczenie. Ona ma znaczenie. Cierpienie umysłu i serca nie jest przyjacielem. To ciężka maska, która nie ma już zastosowania. Aby wnieść swój wkład, konieczne jest stworzenie miejsca, w którym panuje wewnętrzny spokój i przebaczenie dla siebie i innych. Aż zdała sobie sprawę, że nie ma nic do wybaczenia. Wystarczy zintegrować. To wszystko dzieje się krok po kroku. Wszystko dzieje się poprzez odkrywanie uwarunkowania warstwy po warstwie. Warstwa po warstwie postrzeganej prawdy. Narzucone jej kłamstwa i dogmaty, które teraz odrzuca całą swoją istotą. Jest wolna. Udała się do centrum tego, kim jest. Centrum tego, kim miała być. A ta kobieta to ty. Jesteś znacząca. Jesteś ważna. Jesteś wyjątkowa. Jesteś wartościowa. Jesteś kochana i kochasz. Bez maski ukrywającej twoje prawdziwe piękno. Czekam na ciebie po drugiej stronie bólu.
Wykonaj skok. Zrób to. Wskakuj ze wszystkim, co masz. Weź tę maskę nieistotności i wyrzuć jak najdalej. Jesteś tutaj, aby uleczyć rany świata, ponieważ Ty jesteś kobietą z misją. Tekst Corina Luna Dia. I mam pytanie do Ciebie. Co jest Twoją maską nieistotności? Jak długo jeszcze chcesz ją nosić? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.